Dzień dobry, nazywam się Jowita Budnik. Robiłam w swoim życiu mnóstwo rzeczy, ale pewnie większość z Państwa zna mnie jako aktorkę z filmów rozmaitych, czasami z telewizji, czasami z teatru. Jestem tutaj dzisiaj, bo chciałam Państwa bardzo gorąco zachęcić, wszystkich tych dorosłych, tych w średnim wieku, i młodzież, i dzieciaki, do tego, żeby sięgać po książki. Myślę, że wszyscy znają to powiedzenie, że ten, kto książek nie czyta, ma tylko jedno życie, a ten, który je czyta, ma ich mnóstwo. Ale tak naprawdę myślę, że trzeba pamiętać o tym, że jak się sięgnie po taką książkę, która się człowiekowi spodoba, to będzie się wracać i będzie się czytać. Ja sobie nie wyobrażam życia bez książek. Za rzadko czytam na co dzień, ale kiedy na przykład wyjeżdżam na wakacje, to mogę nic nie wziąć, naprawdę. Mogę wziąć tylko klapki, kostium kąpielowy i walizkę książek i to mi do wspaniałych wakacji wystarcza. Bardzo gorąco i serdecznie namawiam, czytajcie. Czytajcie dzieciom, czytajcie sobie, czytajcie od najmłodszych lat do samego końca. To naprawdę coś wspaniałego. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie do odwiedzania Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.